Hej! Witajcie kochani na kanale Para Kulinarni. Dzisiaj w takim trochę specjalnym odcinku stwierdziliśmy, że w obecnej sytuacji warto wspierać gastro. Tak, no nie tylko w obecnej sytuacji, tylko zawsze warto wspierać gastronomię. My często zamawiamy sobie jedzenie do domu, no ale w obecnych czasach rzeczywiście ta gastro ma trochę bardziej pod górkę, bo nie można korzystać z restauracji na miejscu. Dlatego chcielibyśmy Wam pokazać ofertę olsztyńskiej gastronomii. Będzie to przekrój kuchni z całego świata, będzie kuchnia azjatycka, ale japońska konkretnie, tak. Będzie kuchnia Tex-Mex, będzie kuchnia włoska i będzie kuchnia indyjska. Tak. I tak, no i chcemy Wam pokazać właśnie różnorodność tych dań i może Wam coś podpasuje, akurat będziecie chcieli się zainspirować i zamówić to do domu. I co? Właśnie, to jest akurat takich 5 restauracji, które my często zamawiamy i mamy je sprawdzone pozycje, dlatego też chętnie podzielimy się z Wami naszymi wyborami. I nie będą to stricte dania restauracyjne. Tak, to nie będą restauracje, tak, tylko to będą typu bistro, knajpy. Film nie jest sponsorowany, to jest nasze po prostu subiektywne zdanie i opinia na temat tych restauracji. My po nie sięgamy. I Wam też je polecamy. I od razu następnie jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć o tym, jak zamawiać takie jedzenie, bo wiemy, że to też jest problem, wiemy, że jest bardzo dużo stron typu pyszne.pl, przez które można składać zamówienia. Jednak zamawiając przez większe strony, no to niestety taki właściciel gastronomii musi płacić niezły procent stronie za to, że udostępnia ich menu i odbywa się to przez stronę, więc z naszej strony taka prośba do Was, żebyście zawsze wchodzili na stronę bezpośrednio restauracji, knajpy, żeby znaleźć tam numer telefonu i dzwonić bezpośrednio do nich. A często właśnie jak odbieracie na przykład osobiście, dostajecie nawet rabat 10-20% na zamówienie, więc zupełnie Wam się bardziej opłaca. Tak jest. No dobra, to teraz zobaczcie, co zamówiliśmy w ostatnim czasie. I przyjechało do nas dzisiejsze zamówienie z Joe Gonzalez. Joe Gonzalez jest to restauracja na Starówce, serwująca jedzenie chyba Tex-Mex, co? Tex-Mex i takie amerykańskie burgery. I my dzisiaj się skusiliśmy tutaj na chili con carne, takiego bowla. Fajnie podane, widzę tutaj z jakimiś nachoskami, mięsko, ryżyk, śmietana. Dominika od razu powiedziała, że dość ciężka porcja, w sensie że no, dużo waży. Dużo waży. I burgerek z pastrami. No, zaraz zobaczymy, jak on wygląda. My kochamy pastrami. Burgery już u nich jedliśmy nieraz. Z wołowiną. Czyli zwykłe z wołowiną. No, wiem, że też to pastrami może być w opcji z takim pieczywkiem chyba swojskim, z tego tak, słyszałam. Ta kanapka może być. Burger z pastrami kosztuje 34 zł, ten bowl kosztuje 28. Opakowania dodatkowo płatne, no i dowóz, dyszkę. Dostajecie też teraz w okresie świątecznym od wujka Joe taką śnieżynkę na choinkę. Możecie sobie zrobić zdjęcie, wstawić na Instagram, oznaczyć ich. No i co? I zasiadamy do jedzenia. A tak pastrami się prezentuje w przekroju. Naprawdę spora ilość tutaj tego mięska jest. Bardzo soczysty, przekrajaliśmy go, naprawdę dużo sosu w nim. Dużo ogóreczka też, dodatków. Cebulka jest, widzę. Spróbujmy. Bardzo spoko kanapka. Jedynie problem pojawia się w miejscach, gdzie jest, że tak powiem, w samym środku najwięcej pastrami. I tutaj robi się dość sucho. Może dlatego też, że część sosu poszła na ranty. W naszym przypadku, jak go przekrajaliśmy. A dodam jeszcze, że bardzo mi smakują u nich burgery, bo są naprawdę bardzo, bardzo soczyste. Mięso nie jest przesmażone, jest takie wysuszone. Jest naprawdę pyszne. A ja muszę pochwalić też sosy, które robią sami na miejscu. Nie wiem jak tutaj te akurat konkretnie w tym burgerze, ale generalnie sosy do innych burgerów wiem, że robią. Próbowaliśmy też, nawet kiedyś dostaliśmy takie słoiczki na przetestowanie do domu i były bardzo dobre. Zdecydowanie jest to naprawdę bardzo duża porcja. Dzisiaj postawiliśmy na kuchnię hinduską, knajpa Tandoor. Kuchnia indyjska i zaraz zobaczycie, co zamówiliśmy. Wszystko oczywiście zapakowane. I z Tandoora zamówiliśmy dwa dania główne. Skusiliśmy się dzisiaj na rybę. Jeszcze nie jedliśmy ryby od nich, więc tu jest rybka tikka masala i do każdego dania jest do wyboru albo chlebek naan, albo ryż. Więc w jednym zestawie wzięliśmy sobie chlebek naan, a w drugim ryż.
Kadai Chicken jest to kurczak gotowany w indyjskich przyprawach, w sosie pomidorowym, z cebulą i z papryką. A tutaj fish tikka masala i to jest... Pieczony z piecu tandoor. Jeśli chodzi o ceny, to kadai 27, fish tikka masala 29, ma golasi dyszkę. Łączny rachunek 67 zł i w tym momencie dostawa jest darmowa, ale możecie również odebrać dania sami z restauracji. Jak widzicie, macie tutaj takie bardzo duże kawałki kurczaka, ja go nawet przekroiłem już na pół. Jest dość soczysty, on jest gotowany, więc nie jest suchy. Sosy są bardzo aromatyczne. Kiedyś nagrywaliśmy już cały odcinek o tandorze. Zarówno przy poprzednim, jak i teraz chwalimy wielkość porcji w tandorze, bo są naprawdę solidne. Jedyna taka moja uwaga, no to te chlebki naan jakby tego transportu moim zdaniem nie wytrzymują i są dość takie... One się już robią trochę bardziej gumowe, takie... ale to nie jest już wina knajpy, tylko tego, że po prostu no, one są w transporcie i jakby nie były przewożone, no to zawsze będą trochę bardziej takie gumowate, ale ja tak czy siak je lubię. To też na miejscu, jakby można było zjeść, to na pewno by smakowało to jeszcze lepiej. Dzisiejsze zamówienie mamy z Kingyo. Od niedawna jest teraz centrum dostaw na ulicy Kotańskiego, czyli w Koszarach. Jest to niedaleko nas, więc sobie pozwoliliśmy właśnie ich sprawdzić. Jedliśmy jakiś czas temu u nich kilka dań i są całkiem smaczne. Tak prezentuje się ich menu w dostawie. My skusiliśmy się dzisiaj na Kinyo Ramen. Jedliśmy go już raz, jest to ramen drobiowy. Jest on przygotowany w taki sposób właśnie do samodzielnego złożenia. Tutaj jest bulion, który będziemy zaraz podgrzewać w garnuszku. Pod spodem jest makaron i dodatki. Oraz tutaj jest kurczak teriyaki z ryżem. W zestawie była dołączona instrukcja, ale jakbyście jeszcze mieli problem, to na Facebooku jest nagrany filmik instruktażowy. Ja idę go zaraz przygotować i spróbujemy. Tak prezentują się dania, czyli kurczak teriyaki z ryżem oraz Kinyo Ramen. Ja ubolewam tylko, że tego bożku jest tak mało, bo on jest naprawdę pyszny. Ostatnio się nim bardzo zajadałem. I przejdźmy teraz do zjedzenia tego. Ryż w tym daniu jest taki jak do sushi, jest lepki, klejący. Jeśli chodzi o kurczaka, to podejrzewam, że jest to udo. Raczej tak, bo mięso jest miękkie. Jest takie lekko klejącej panierce. Do tego rzodkiew marynowana. Przydałoby się trochę więcej takich warzyw jakichś może do tego dania jakieś jeszcze. Jakieś żulienki nawet, no. Żeby coś. Nawet w opcji dodatkowej do domówienia, ale nie ma żadnej właśnie takiej surówki japońskiej. Chociaż można kupić kimchi i sobie po prostu zjeść to z kimchi albo z jakimś... Dobry pomysł. I to kosztuje 24 zł plus chyba za pudełka liczą 2 zł. A jeśli chodzi o ramen, to kosztował 29 zł. Tak jak mówiłem, za pudełka doliczały 2 zł oraz dostawa u nas kosztowała 5 zł. Myślę, że japońska uczta się udała. Polecamy serdecznie. Dzisiaj czeka nas obiad we włoskim stylu. Zamówiliśmy sobie dwa makarony z niedawno otwartej restauracji Koszary Pizza and Pasta. Jest to, że tak powiem, dziecko pizzerii jednej z naszych ulubionych, czyli Wiśniowego Pieca. Pizzę jedliśmy, już jednak stwierdziliśmy, że dzisiaj zamówimy od nich makarony. Wcześniej jedliśmy carbonara, taka prawdziwa, faktycznie na żółtku. Dzisiaj postawiliśmy na dwa inne. Mamy tutaj rigatoni z pulpetami, sos pomidorowy, śmietanka, pulpety wieprzowe i pecorino romano. Oraz druga opcja, jest to penne rigate z salsiccią i sosem z czarnej trufli. Ze śmietanką. To danie kosztuje 35 zł, a to 26. Dowóz do nas kosztował 7, a za opakowanie ekstra 2 zł. Ja sobie przełożę to zaraz na talerze. Na uwagę zasługują naprawdę solidne porcje makaronu. Nie pamiętam, czy powiedziałem pulpeciki wieprzowe czy wołowe, tak czy inaczej są. Naprawdę smaczne. A jakie są w końcu? Wieprzowe. A jak ci smakuje opcja z truflą? Też dobra. Ten smak trufli mimo wszystko nie jest aż tak bardzo intensywny, jak myślałem, że będzie. Jakie kiełbaska? Dosyć fajna, lekko pikantna, nie? Tak? Fajnie też smakuje na pizzę. I wielki plus, makaron za każdym razem, jak zamówiliśmy, al dente ugotowany, super. Tak, przy carbonarze też. I carbonara naprawdę była wyśmienita. Godne polecenia. Pizza
w moim odczuciu wymaga jeszcze trochę dopracowania, bo to jest nowy lokal, w Wiśniowym Piecu dużo bardziej mi smakowała. Jednak składniki na pizzy również są wysokiej jakości, więc też gorąco polecam. A dla mnie była prawie że identyczna, także to już kwestia chyba może tego też, że z koszarów braliśmy pizzę zawsze na wynos w pudełkach. Ja mam właśnie trochę zaparzać, a w Wiśniowym na miejscu to nie ma to jak na miejscu i po prostu smakuje zawsze. Tak samo, także czekamy, aż się skończą obostrzenia i będzie można wejść do nowego lokalu, który jest naprawdę piękny. Dzisiaj testujemy misę, ale nie menu standardowe, tylko menu śniadaniowe. Jacek pojechał sam akurat odebrać jedzonko, bo był po drodze. I wzięliśmy sobie po pierwsze bowla, a dokładnie wege bowla. Bowle są w dwóch opcjach. Jeden to jest wege, a drugi to jest kimchi. I zobaczcie, ten wege bowl jest z tofu. Superancko pachnie. Tutaj jest ryż, widzę jakąś marcheweczkę, groszek, kolendra, limonka, awokado i rzodkiewka. No i oczywiście sezam, jak to w misie. A w opcji tej drugiej, czyli z kimchi, jest właśnie kimchi i jajko osadzone. No i kanapka banh mi, której już chcieliśmy spróbować dawno. Trochę nam się w transporcie lekko rozwaliła, w sensie, że wypłynął tutaj ten sosik, ale nic nie szkodzi. Ona jest z szarpaną wieprzowiną, z kiełbaską, z kolendrą, widzę też marchewkę, jest rzodkiewka. Co tutaj mamy? Oczywiście jest troszeczkę chili i sezam. I ona jest podana w bagietce, całkiem spora porcja. To teraz ceny. Cena bowla jednego i drugiego, czyli wersji kimchi i wersji tej właśnie wege, to 22 zł. A cena kanapek, ponieważ kanapka jest też w wersji wegetariańskiej, to koszt 17 zł. Oprócz tych opcji, które Wam przedstawiłam, możecie jeszcze na śniadanie kupić bao z omletem i z boczkiem, albo bao z omletem samym. I gofry matcha. Wszystko wygląda fantastycznie. Do tego za zeta zakupujecie kawkę. A ja od siebie dodam, że misa to nie tylko śniadania. My mamy kilka bardzo sprawdzonych pozycji przez nas i ulubionych, takich jak żeberka w sosie hoisin z pire z wasabi, żółte curry, zupa Tomka, albo chociaż ulubiona pozycja Dominiki, kofta. Więc naprawdę dużo pozycji godnych polecenia i spróbowania. Zresztą, jak zawsze nas pytacie, gdzie warto zjeść w Olsztynie, to odsyłamy Was do misy. Chciałam powiedzieć, że się czuję w ogóle jak na wakacjach gdzieś w Azji, bo tam często jemy właśnie albo pattaję, albo jakiś ryż na śniadanie. Ten ryż mnie zaskoczył, dlatego że on jest bardzo dobrze przygotowany, jest sypki i jest też bardzo wilgotny, nie jest suchy, bałam się, że będzie suchy. Ale nie, ma bardzo fajny sosik, przyjemny. Super pozycja. Nawet powiem Wam, że mogłaby być śniadaniowo-obiadową. Spokojnie. I duża porcja. Oba te dania są serwowane na ciepło. Przynajmniej nam się udało dowieść się cieplutkie. Nie wiem jak kurier. Myślę, że też daje radę, bo w końcu mają specjalne torby termiczne. Naprawdę bardzo dobra. I tak właśnie wyglądały dania, które my zamówiliśmy z restauracji. To jest nasza opinia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby wspierać gastro, bo naprawdę mają też ciężki okres. A my jesteśmy akurat teraz, sorry, że przerywam, w okresie przedświątecznym, więc wejdźcie sobie, zobaczcie może jakie mają menu świąteczne i skorzystajcie zamiast robić wszystko samemu i się namęczyć, napocić. Chociaż zapraszamy serdecznie do naszych świątecznych odcinków. Tak. Także wejdźcie sobie na menu restauracji w Waszych miastach i zobaczcie, co oferują na święta i może akurat zaoszczędzicie trochę czasu. A tymczasem żegnamy się z Wami, życzymy wesołych świąt i do zobaczenia prawdopodobnie w nowym roku. Trzymajcie się, pa! Pa.